Tak, a tutaj mamy właśnie to miejsce, gdzie biegła granica i dzisiaj jest granica między Opolszczyzną a Wielkopolską. Tutaj oczywiście mamy tą tablicę, żebyśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. O, proszę bardzo. Tu jesteśmy i teraz popatrzmy tutaj na asfalt. Na asfalcie widać pięknie granicę między Opolszczyzną a Wielkopolską. Natomiast ta tablica, którą tam za chwilę pójdziemy, będziemy ją tutaj filmować dokładnie, to jest właśnie ta tablica pamiątkowa. Myśmy widzieli od tyłu, a teraz trochę od przodu. O, proszę bardzo. A tutaj już taka, powiedzmy, dalsza panorama tej wsi Ignacówka. O, i to jest ta droga. Mniej więcej z tego miejsca kiedyś było robione zdjęcie, które się znajduje na tamtej tablicy. Ale o tym za chwilę. A teraz mamy tą tablicę. Widzimy, ja ją trochę przybliżę tutaj. Tak ona wygląda. O, to jest to słynne zdjęcie tutaj, które właśnie pokazuje te miejsca. I ja tutaj teraz przelecę tą tablicę. To jest ta mapa niemiecka tutaj. O. O, widzimy tak. I teraz zobaczymy całą tutaj panoramę, jak to wygląda. Już żeśmy ją widzieli, tą drogę też, tutaj akurat z tego miejsca, gdzie jest właśnie granica, była w 1939 roku. Teraz obrócimy tutaj, widzimy te zasadzenia, tutaj gdzieś był budynek Straży Granicznej Polskiej. A to jest dalsza droga leśna, tutaj szła też granica w 1939 roku i została droga leśna. Używana do dzisiaj. O, to proszę bardzo, to są akurat nadleśnictwa, tablice. A więc widzimy, to jest właśnie to miejsce. I teraz tutaj my przejedziemy z powrotem. Zobaczymy, czyli to jest droga na Kępno, kierunek Kępno. Czyli pierwsza wieś Ignacówka. I to było takie przejście. Natomiast tutaj, o, widzimy, to jest ta cała granica, właśnie ta droga wzdłuż granicy, ten cały kompleks leśny tam dalej. To tak właśnie biegła ta granica, a tutaj mamy właśnie kierunek. O, przybliżę trochę. To jest właśnie, o, to jest to miejsce, gdzie z jednej strony jest ta tablica, z drugiej ta. Tutaj wiadomo, jest droga, jeżdżą samochody. A więc tak to wszystko wygląda. Ze swojej strony to już praktycznie wszystko. Co tutaj wiemy o tym miejscu, gdyby coś jeszcze się znalazło, no to to się po prostu powie. Natomiast jeszcze musimy zrobić tak zwany słup celny. Było ich dwa, ale teraz pojedziemy na jeden, bo tylko taki został i to jeszcze gdzieś kilometr dalej. Także, aha, jeszcze jeden szczegół. My tutaj dodamy do tego. Jak widzimy te tablice tutaj z nazwą miejscowości, albo to najprawdopodobniej ten szlaban, który tutaj jest widoczny, to on był właśnie na tym zdjęciu z tej tablicy, to on był mniej więcej albo tu stał, albo właśnie gdzie są te tablice ograniczenia prędkości terenu zabudowanego. Ponieważ tam zaraz chwila, moment, za 30-40 metrów jest skręt na drogę dowodzicznej. Także to wszystko na razie i teraz idziemy na słup celny. A to jest właśnie ten słup celny. Ich było dwa, ale niestety po tych latach, po tych różnych remontach został tylko jeden. I on jest wykonany nie z betonu, tylko on jest kamienny, wyżłobiony i był wkopywany.
gdzie on stał? Tam przejechałem takie skrzyżowanie na Wodziczną. On stał gdzieś dobry kilometr stąd. Ja tutaj trochę przybliżę na zoomie, gdzie on stał, w tamtym het kompleksie leśnym. I tam jest takie skrzyżowanie. W sumie tak analizowałem te zdjęcie, to jednak doszedłem do wniosku, że to tam, gdzie ta tablica, za tą tablicą, jeszcze pod tym lasem właśnie tam stał, przed tym skrzyżowaniem właśnie ten słup celny, bo tam był szlaban graniczny. Także tak to wygląda i ten słupek właśnie tam stał daleko. Z jakichś powodów on się tutaj znalazł. No i widzimy, tak on wygląda. No i widać, przeżył co najmniej 70 lat tutaj. Także to wszystko. Dziękuję i do następnego razu.